Możemy? Kameruj się. Cześć Boże, kochani, dzisiejsze słowo, którym się modlę, to latorośl. Tak się składa, że mam takich przyjaciół, którzy prowadzą winnice. Od paru lat stało się to ich rodzinnym środowiskiem życia, bo to nie można nazwać ani biznesem tak naprawdę, ani nawet uprawianiem. To jest po prostu ich życie tak naprawdę, które podporządkowali winnicy. Kiedy czytamy biblijne jakieś opisy rolników zajmujących się winnicą, no to jest w tym dużo czułości i dużo serca, a może i całe serce, i często właśnie wydarzenie, które jest rodzinne. I tak samo ci moi przyjaciele prowadzą taką rodzinną winnicę, gdzie zaangażowani są rodzice, dzieci i całe serce wszyscy wkładają w to, aby troszczyć się o winorośle. Bo o ile, słuchajcie, wjeżdża się na winnicę i widzi się krzewy winne, to z odległości wygląda wszystko pięknie. Z odległości wygląda zawsze cudownie, kiedy na tych pagórkowatych terenach zasadzone krzewy winne robią ogromne wrażenie. Ale to, jak winorośl sama jest zaopiekowana, dopiero możemy zobaczyć, kiedy wejdziemy pomiędzy krzewy winne i zobaczymy, jak zostały przycięte, jak są nasycone, jaką mają glebę, jaką mają pogodę, ilość słońca i tak dalej. Choćby możemy stwierdzić to po kolorach liści. I tak samo, słuchajcie, dzisiaj jest z dzisiejszą Ewangelią. Może i ciężko nam jest w naszej szerokości geograficznej zrozumieć, o co chodzi Jezusowi. Ale mam nadzieję, że ten wstęp o winnicy troszeczkę wam pomoże. Bo krzewem winnym jest Jezus. Ojciec jest tym, który go uprawia. Ale winnymi latoroślami jesteśmy my. I z oddali wszystko wygląda pięknie. Ale żeby zobaczyć tę winną latorość, w jakim ona jest stanie, trzeba podejść bliżej. To, w jakim jesteś stanie, pozostawiam tobie, rozeznaniu, rachunkowi sumienia. I tak samo czeka mnie osobiście czeka taka praca. I już taką pracę odrobiłem, jakby modląc się tym słowem. Dlatego was do tego zachęcam. Natomiast modląc się tym słowem, zobaczyłem, że w tej trosce o mnie jako winną latorość Pan Bóg daje mi konkretne narzędzia. Pierwsza rzecz to daje mi glebę, w którą jestem zakorzeniony, czyli glebę Chrztu Świętego. To jest wielka łaska. No po prostu niczym żeśmy sobie nie zasłużyli, że akurat w tę glebę najlepszą na świecie nas posadzono. Dalej Bóg daje nam słońce. No to jest łaska Boża, którą na co dzień żyjemy. Łaska Boża, która płynie od naszego Pana. Dalej, słuchajcie, woda. Woda skojarzyła mi się bardzo mocno z sakramentami. To one są dla nas źródłem wody żywej. Źródłem, które wypływa z serca Jezusa. No i jest rolnik, którym jest Jezus, a który o tę winorość się troszczy. Dlatego, kochani, ucieszmy się dzisiaj, że jesteśmy winnymi latoroślami. Jesteśmy wszczepieni w krzew winny, którym jest Jezus, a uprawia go Ojciec. A my, będąc wszczepieni, pamiętajmy, że jesteśmy wszczepieni, wsadzeni w najcudowniejszą glebę. Dostarczona nam jest najlepsza woda, cudowne promienie słońca, łaski Pana, no i osoba Jezusa, który się o nas troszczy. Więc naprawdę mamy najlepsze warunki do tego, żeby wydać piękne owoce. I tego sobie i wam, kochani, życzę. I na to owocowanie niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.